in Gesù che ci ha svelato questo meraviglioso mistero. Ci aiuti dal cielo l'intercessione del Beato Giovanni Paolo II, Apostolo della Divina Misericordia. Bracia i siostry, nasz codzienny apostolat powinien mieć na celu kiełkowanie tego dialogu. W ten sposób będziemy dziećmi naszego Ojca, który jest w niebie, i będziemy braćmi w Jezusie, który objawił nam tę cudowną tajemnicę. Niech pomoże nam z nieba wstawiennictwo błogosławionego Jana Pawła II, apostoła Bożego Miłosierdzia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Do Pana módlmy się. O pokój z wysokości i zbawienie dusz naszych, do Pana módlmy się. Kyrie eleison. O pokój świata całego, pomyślność świętych kościołów Bożych i jedność wszystkich. Do Pana módlmy się. Za to miasto, za wszystkie miasta i kraje i za wszystkich, którzy w wierze w nich mieszkają, do Pana módlmy się. Panie Jezu Chryste, najmilszy, nie wiemy, o co Ciebie najpierw prosić. Tyle życzeń naszych w nas się kłębi. Ty sam wiesz, Zbawicielu, co nam teraz jest nieodzowną rzeczą. Kochasz nas bardziej, niż my potrafimy ukochać Ciebie. Nie ośmielamy się prosić ni o krzyż, ni radość. Stoimy przed Tobą z otwartym sercem. Ty znasz potrzeby najpierwsze nasze, o których my nawet się nie domyślamy. Wejrzyj na nas, tu zgromadzonych, i uczyń wszystkim, co potrzeba, wedle łaski Twojej, co koniecznym jest. Jeśli trzeba, ukusz i podnieś, uzdrów, nakarm. Przynosimy Ci w ofierze samych siebie. Naucz nas się modlić, bo my o wstydzie i czasu na to często nie znajdujemy. Wejdź, zamieszkaj w nas. Sam w nas módl się za nas, za bliskich naszych i dalekich, za świat nasz cały, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.